Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Czołem, kapitanowie, Szparagus z tej strony. Witam was w kolejnej powtórce. Dzisiaj sobie zobaczymy, moi drodzy, Mistrzostwa Świata na Amagim. To jest okręt, który, słuchajcie, bardzo lubię. On jest wdzięczny. On ma dość fajny pancerz. Ten pancerz, można powiedzieć, jest swego rodzaju warstwowy, jeżeli chodzi o World of Warships, bo najpierw są bomble torpedowe o całkiem przyzwoitej grubości, bo to jest chyba 32 mm z tego, co pamiętam, i dopiero potem jest właściwy pancerz Cytadeli, i tym między innymi Amagi się różni, moi drodzy, od tego drugiego bliźniaczego okrętu, czyli Ki. Tam mamy troszeczkę lepszą obronę przeciwlotniczą, więc, ale jest gorsza Sigma. Ja osobiście, powiem wam szczerze, miałem okazję pograć i Amagim, i miałem okazję pograć Ki, bo oba te okręty mam w porcie. Amagi na pewno sobie zamierzam zostawić. Amagim mi się gra, moi drodzy, lepiej, ponieważ tutaj kaliber 410 mm robi swoje i nawet jeżeli was rzuci wyżej, to jesteście w stanie sobie tym okrętem poradzić spokojnie na dziewiątkach i na dziesiątkach. Oczywiście trzeba mieć ku temu również odpowiednie umiejętności, no i czas na to, aby ten wynik zrobić, czyli drużyna nie może zbyt szybko zakończyć swojego żywota. No właśnie, sponsorem dzisiejszej bitewki jest kolega Albinos48 z klanu Ares. Serdecznie pozdrawiam Albinosa i dziękuję za podesłanie tej powtórki. To będzie powtórka z serii Mistrzostwa Świata, ponieważ będziemy mieli ponad 3000 expa bazowego. Ale co jest najistotniejsze w tej bitwie? To Mistrzostwo Świata, jak widzicie, jest zrobione na dziesiątkach i tych dziesiątkach jest, już liczę, dziesiątek jest 2, 4, 5, 6, 7 dziesiątek, moi drodzy. Są tylko dwie ósemki po obu stronach, jeżeli chodzi o zespoły, i dziewiątek, z tego co widzę, po 3. Więc zrobienie wyniku na Mistrzostwo Świata to jest naprawdę rzecz fantastyczna przy takiej konfiguracji, jaką tutaj mamy. Zobaczcie, Ron 34 tysiące z dwoma cytadelami na dystansie 15 km. To jest to, o czym mówiłem. Tutaj pociski naprawdę w większości przypadków lecą, moi drodzy, tam, gdzie sobie tego życzymy. I tak to mniej więcej wygląda. Ten okręt naprawdę jest wdzięczny, jeżeli chodzi o granie takie, ocelowanie o artylerię główną. On może mieć pewne niedomagania w stosunku na przykład do North Caroliny w aspekcie, dajmy na to, obrony przeciwlotniczej, ale naprawdę, wierzcie mi, potrafi się odwdzięczyć. Widzę, że kolega Albinos gra bez materiałów konsumpcyjnych premium. Myślę, że gdyby te materiały stosować, to grałoby się zdecydowanie łatwiej. Znowu Ron pokazuje burtę, zobaczcie, płynie jak po sznureczku na maksymalnej prędkości. Teraz odpowiednie wyprzedzenie i już leci w jego kierunku salwa. Zobaczmy, czy coś z tej salwy będzie. Niestety teraz zmienił kierunek, w jakim płynie. My już pozostajemy w tym momencie niewidoczni, oddalamy się od kapa D. Kap D został, jak widzicie, przejęty przez Giringa. Tu mamy o tyle dobrze, że mamy niszczyciel, który prawdopodobnie jest, wydaje mi się, solo, lub ten drugi jeszcze się nie ujawnił i będzie kręcił się gdzieś w pobliżu. Salem również pokazuje burtę, za chwilę być może zobaczymy jakieś fajne, skuteczne salwy w kierunku Salema. No, powiem wam tak, no, jest zabójcą krążowników, ma 10 dział 410 mm, już Nagato potrafi pokazać potęgę dział 410 mm, natomiast no, jeżeli chodzi o Nagato, to zdecydowanie tutaj brakuje mu takiej mniejszej dyspersji pocisków i niestety Nagato potrafi dużo częściej posiać niż Amagi. Tutaj mamy o dwa działa więcej i to skupienie pocisków jest fantastyczne. Czasami niewprawionym graczom taka celność może utrudniać grę, ponieważ delikatnie źle wystrzelona salwa spowoduje, że niestety pociski polecą precyzyjnie tam, gdzie strzeliliśmy, i przez to nie trafimy, moi drodzy, w cel. Teraz leci salwa do Ajoły, zobaczmy, jak 410 będą się spisywały w konfrontacji z pancerzem Ajoły. Niestety tutaj nie trafiliśmy. Jeżeli chodzi o, powiedzmy sobie, swego rodzaju taką wadę, jaką niektórzy gracze wymieniają w tym okręcie,
to jest zasięg dział. Ja nie uważam, żeby zasięg 19,9 km był za mały. Uważam, że taki zasięg dział jest wystarczający. Natomiast są gracze, którzy twierdzą, że na przykład amerykański pancernik, który ma ponad 23 km zasięgu, właśnie skasowaliśmy Saint-Louis z kolejną Citadelą, który ma 23 km zasięgu, no jest pod tym kątem zdecydowanie lepszy i zasięg 19,9 jest za słaby. Wydaje mi się, że strzelanie na ponad 20 km poniekąd jest już loterią. Owszem, zdarzają się czasami salwy, że traficie, że gdzieś tam siądą nawet dwie cytadele z pancernika. Takie rzeczy się zdarzają, ale one są incydentalne, raczej okazjonalne. Tak naprawdę prowadzimy ogień taki skuteczny na dystansie powiedzmy 15 km i poniżej AA magii do takiego sposobu działania jest wręcz świetne przez to, że te pociski ma precyzyjne. Teraz będziemy mieli okazję się przekonać, jak będzie to wyglądało, jeżeli strzelimy sobie do tego Salema. Ten Salem już przestał chyba kręcić, ale troszeczkę boku tutaj widzimy. Niestety ta salwa była trochę zbyt wysoko. Gdyby on dalej odchodził na swoją prawą burtę, myślę, że ulokowalibyśmy znacznie lepiej te pociski. Niestety tak się nie stało. No i w tej chwili myślę, że ta salwa tutaj za ponad 7000 w krążownik, no nie jest jakąś tam salwą tragiczną, natomiast no zdecydowanie czasami strzelając w krążownik, który jest dość blisko, spodziewamy się lepszych efektów. Tutaj znowu za 600, ale widzieliście, w jakim skupieniu te pociski spadały. To jest rzecz naprawdę taka, która w mojej ocenie ten okręt wyróżnia i tu, to jest już taki przedsmak tego, co będziecie mogli doświadczyć na Yamato, jeśli nie macie tego okrętu. Uruchomiliśmy drugą naprawkę, w tej chwili mamy ponad 45 tysięcy HP. Jeszcze pula punktów wytrzymałości w tym okręcie, jak widzicie, jest taka standardowa, jak na ósemkę powiedziałbym, ponad 66 tysięcy, to jest naprawdę ilość przyzwoita. I teraz leci kolejna salwa, zobaczcie, tym razem poszczęściło się i oprócz dwóch nadpenetracji mamy jeszcze trafioną cytadelę, więc kolejne obrażenia wędrują na nasze konto. Gdzieś tam jeszcze próbuje do nas strzelać Bismarck oraz inne okręty, być może Conqueror, być może Iowa, nie widzieliśmy, od jakiego okrętu zostały wystrzelone te pociski. Niestety drużyna przeciwna spuszowała tego kapa. My pozbyliśmy się Giringa, nie mamy w tej chwili żadnego niszczyciela, no co w pewien sposób będzie nam grę komplikowało, ale naszym zadaniem będzie w tej chwili utrzymanie tego kapa. Tutaj kolega, widzicie, uruchomił samolot spotujący i teraz będzie prawdopodobnie wykorzystywał to i strzelał do tych celów, które są troszeczkę dalej. Bismarck teraz został za nieco ponad 4000, no był skontowany, to i tak jest całkiem przyzwoity wynik jak na taki kąt, pod którym żeśmy strzelali. No tak jak powiedziałem, te 410, wierzcie mi, naprawdę robią robotę. Jeżeli ktoś z Was nie grindował linii japońskich pancerników, to już od Nagato, tak jak powiedziałem, będziecie się mogli przekonać, że te pociski są naprawdę skuteczne. Iowa zaczęła kontować, ponieważ widziała, że leci do niej salwa. No i teraz będziemy mieli mnogość tutaj wyboru celów, do których będziemy mogli strzelać. Średnica zawracania tego okrętu jest, powiedzmy, taka sobie średnia. North Carolina jest dużo bardziej zwrotna, natomiast nie jest on jakiś mega nieruchomy, więc spokojnie tym okrętem również można manewrować. Niestety troszeczkę mamy wolny obrót dział, co teraz zresztą widzicie, zanim te działa się tutaj obróciły na drugą burtę, te dziobowe, to sporo czasu minęło, no ale myślę, że siła tych dział rekompensuje w pewien sposób to, że one kręcą się troszeczkę wolniej i tak jak powiedziałem, ten okręt, jeżeli jest skontowany, naprawdę potrafi dość sporo odbić i potrafi nas bardzo mile zaskoczyć. My w tej chwili się oddalamy. Prędkość maksymalna tego okrętu to jest około 30 węzłów, więc na pancernik ona również jest całkiem przyzwoita. Są okręty na tym poziomie, które bywają wolniejsze. Przypomnę, że jest to pancernik, więc
naprawdę wygląda to całkiem przyzwoicie. Teraz niestety mieliśmy 3 penetracje. Te cele, jak widzicie, tutaj nam co chwila się pojawiają i znikają, natomiast jest to spowodowane tym, że nie ma kto tych okrętów za bardzo spotować. Seattle schował się za górką. On za chwilę prawdopodobnie zakończy swój żywot, jeżeli przynajmniej jeden pancernik go tutaj opłynie, to dla niego już będzie za późno, aby stamtąd uciekać, ponieważ on jest zbyt blisko przeciwnika. Jest wielce prawdopodobne, że Bismarck pójdzie z drugiej strony, moi drodzy. I teraz zobaczcie, za 40 tysięcy mamy dewastujące uderzenie, mamy trafioną cytadelę, więc nawet pancernik można skasować. To był chyba pancernik, z tego co widziałem, nawet pancernik można skasować taką obfitą salwą. No i teraz już leci kolejna salwa, moi drodzy, do Bismarcka. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszym rozrachunku. Ja przypomnę, że gramy na tierach 10, że większość okrętów, z którymi się konfrontujemy, to są tiery 10, a już mamy 162 tysiące obrażeń i zapewniam Was, że to nie jest koniec. No i zobaczymy, do kogo teraz zdecyduje się strzelać tutaj nasz autor bitwy. Na 13 km jest Bismarck. No on nie jest najkorzystniej ustawiony, umówmy się. To nie jest najlepszy kąt, pod jakim moglibyśmy sobie wymarzyć, aby do tego okrętu strzelić. No i oczywiście sami będziemy musieli uważać i będziemy musieli do tego Bismarcka kontować, bo jeżeli pokażemy burtę, to niestety może się okazać, że bardzo mocno ucierpimy. No, gdyby porównać celność Amagiego do Bismarcka czy do Tirpitza, no to tutaj jest naprawdę przepaść, jeżeli chodzi o te okręty. Zobaczcie, salwa w Bismarcka za 17 tysięcy. Bismarck na bliskich odległościach tak bardzo nie przyjmuje cytadel, a mimo to obrażenia naprawdę wpadły tutaj bardzo duże. Fajnie by było, gdybyśmy mieli tutaj możliwość, aby strzelić w burtę Yamato, bo wierzcie mi, Yamato ma bardzo wysoko cytadelę i jeżeli strzelilibyśmy mu centralnie w burtę, to ten kaliber 410 mm również zrobi tutaj robotę. Ta konfrontacja z tym Yamato na pewno nie będzie łatwa, ponieważ prawdopodobnie ten gracz będzie względem nas kontował i trudno nam będzie zadawać obrażenia. Natomiast nie jest powiedziane, że ta konfrontacja będzie przegrana. Tutaj dużo będzie zależało od tego, z jak doświadczonym graczem mamy do czynienia. Trzeba zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że za chwileczkę prawdopodobnie wyjdzie nam tutaj demo i mam wrażenie, że troszeczkę Conqueror tutaj pokrzyżował plany kolegi i teraz będziemy czekali, aż te działa na rufie tu dociągnąć. Być może uda się teraz strzelić w Demoina. Jesteśmy naprawdę dość blisko. Skontowani do Yamato. Demoin praktycznie się tutaj zatrzymał. Moim zdaniem popełnił błąd. On teraz zaczął przyspieszać, ale nie wiem, czy za chwilę nie dostanie za to dość solidnej kary. Właśnie ta kara miała miejsce teraz. Widzicie, prawie 28 tysięcy obrażeń. Wcześniej dostaliśmy duży kaliber, teraz wsparcie. No i jak widać, nawet na tierach 10, moi drodzy, 200 tysięcy obrażeń grając 8 spokojnie można zrobić, tylko trzeba wiedzieć jak, trzeba wiedzieć w jaki sposób się pozycjonować względem przeciwnika i być może za chwilę będziemy mogli strzelić. Tutaj zobaczcie, Yamato strzelał do Conquerora. Jeżeli byśmy obrócili się burtą, te działa przy rufie mamy już tutaj przeładowane, ale widzę, że kolega się zdecydował tutaj strzelać w Demoina. Zobaczymy, czy ten Demoin zostanie trafiony. No, Yamato już tutaj zbyt wiele hapsa nie zostało, także w tym momencie zakończył bitwę. Ta salwa już była oddana w truchło okrętu, który na naszych oczach teraz tonie i zobaczymy, czy jeszcze jakieś obrażenia uda się tutaj w tej bitwie zadać. Tych przeciwników zbyt wielu, jak widzicie, nie zostało. Jest jeszcze Ron gdzieś tam daleko i nie wiadomo, gdzie tak naprawdę ukrył się Harugumo. Ja sobie zobaczę ten okręt z innej
perspektywy. Zobaczmy, Hindenburg jest prawie cały, więc on z tym Harugumo raczej problemów mieć nie powinien. On sobie powinien tam spokojnie poradzić. Jeżeli będzie chciał przejąć tego kapa, to zrobi to najprawdopodobniej bez problemu. Z Salem tak łatwo kapa B nie mógł przejąć, ponieważ Ron cały czas go ostrzeliwał. No i teraz zobaczymy jeszcze, z której strony postanowi wypłynąć na nas kapitan tego niszczyciela Harugumo. Salem, widzicie, dba o to, aby kap D został przejęty, aby udokumentować zwycięstwo w tejże bitwie. No i teraz zobaczymy, jak będzie wyglądało strzelanie z pocisków, widzę, przeciwpancernych póki co do Harugumo. Harugumo wysłało torpedy w kierunku Hindenburga. Myślę, że za chwilę to Harugumo będzie musiało pokazać nam burtę. Teraz mamy cały czas załadowane pociski przeciwpancerne. Uzyskaliśmy dwie penetracje. Jest 242 tysiące obrażeń. Zobaczcie, troszeczkę tego hapsa mu tutaj zeszło. No, on teraz będzie próbował nas podpalać. Te jego pociski odłamkowo-burzące mają stosunkowo małą alfę. Myślę, że więcej byłby w stanie zrobić Hindenburgowi, ale jednak zdecydował, że będzie prowadził ogień do nas. Myślę, że to jest ostatnia salwa i my możemy przejść do podsumowania tej bitwy. Mamy podsumowanie bitwy i to jest rzecz naprawdę fantastyczna, słuchajcie. 244 tysiące obrażeń tierem 8 na dziesiątkach. To jest wynik, którego należy koledze Albinosowi zdecydowanie pogratulować. Mamy 7 cytadel, mamy dreadnota, duży kaliber, dewastujące uderzenie i wsparcie, więc powiedziałbym, że w zasadzie bitwa kompletna. Nawet to, że nie ma krakena, w żaden sposób tutaj nie powinno wpływać negatywnie na ocenę tejże potyczki, moi drodzy. 3243 expa bazowego, no jak widzicie, ten wynik tutaj broni się sam, tu już nic więcej nie trzeba dodawać do tego, co powiedziałem wam przed chwilą. Iowa przyjęła za 59 tysięcy obrażeń, Des Moines za ponad 28, St. Louis za niespełna 20, Harugumo prawie za 12 tysięcy, Bismarck ponad 40 tysięcy, Ron ponad 34 tysiące. Pociski odłamkowo-burzące były wystrzelone tylko z baterii dodatkowej. W pozostałych przypadkach były używane pociski przeciwpancerne. Ta artyleria dodatkowa trafiła 15 razy, zadając nieco ponad 2000 obrażeń, a jeden z pożarów wywołanych przez artylerię dodatkową zadał tych obrażeń 6700 z kawałkiem. Kolega, jak widzicie, gra z kątem premium. Nie było tutaj jakichś wielkich modyfikatorów zastosowanych i podczas tej bitwy zarobił netto 443 tysiące. Bez konta premium ten zarobek wyniósłby, moi drodzy, 262 tysiące. Tak to wyglądało Amagi w wykonaniu kolegi Albinos 48. Ja was zapraszam na kolejne powtórki, mam nadzieję, z tak samo ciekawych i pasjonujących bitew, jaką zobaczyliśmy przed chwilą. Zapraszam was również do subskrybowania kanału i mówię wam do usłyszenia.